Witam, tu Aristeo. Walczymy dalej. O, miesięczne podliczenie jest bardzo dobrze, ale z finansów widzę, że chyba więcej wydajemy niż zarabiamy, ale to jest takie pomijalne. Może gdybym więcej towaru sprzedał, to poprawiłbym to. I proszę, scout. I on leci na medię. Kolejny. Obserwujmy ich. To się może udać. Byłoby nawet fajnie. Jest. Świetnie. I może uda mi się przed nocą. Znaczy nawet na pewno. W końcu ten statek taki wolny to on nie jest. Okej, lecimy. O proszę, proszę. Zdążyłem. I wkraczamy do akcji. No tak, skałki i drzewka. Tu się będzie działo. Musimy bardzo uważać. Całe szczęście, że nasz zwiadowca ma mobilny teleport. O, haser. Bez teleportu byłoby tu zdecydowanie gorzej. Dwóch opcji, ale w sumie to nawet dobrze, że oni tu są. To nam pozwoli... Oj. Ale on ma chyba pistolet plazmowy, bo to jest bardzo słabiutkie. W ogóle walczymy z załogą skouta. Jest szansa, że przeciwników nie będzie zbyt wielu. Oberwał. Jest. Świetnie. Czy ty, Faelu, zdołasz tutaj dopaść go? Ja już myślałem, że nie będziesz miał linii strzału, bo w końcu drzewka tam były. Wow. Piękne wejście, jeśli chodzi o tą misję. 47 to trochę mało. To może bardziej tu skoczysz i się ukryjesz. Właśnie tu. I cóż, czas pozwolić pozostałym żołnierzom zająć pozycję. Okej. Może jeszcze trochę. Okej. Pinia. Tu. I czekasz. Gabriel. To już bardziej centrum. Mapy, które są generowane, gdy wyląduje na nich scout, są stosunkowo małe, więc można powiedzieć, że mam wystarczającą ilość żołnierzy, żeby prowadzić atak na wszystkich frontach. Spokój, to i dobrze. Możemy dalej rozpoznawać. O, tu może bardziej się to uda. Flater. Czyli wyprawa flaterów i haserów. Nie masz linii. I to mimo tego, że jesteś w powietrzu. Drzewka chodzi. No właśnie. Tu się bez granatu nie obejdzie.
troszkę polepszyło. Oj. Słabiutko. Tragicznie. Ale mam nadzieję, że moi pozostali żołnierze to wykorzystają. Tak. Gabriel. Dasz radę. Prawie. O, polepszasz sobie pole ostrzału. Tak, ale następna seria na pewno będzie dużo celniejsza. No właśnie. I tak też się stało. Trzeci obcy. Nie żyje. O. Blisko. Wycofam zwiadowcę. Udało się. I teraz jest 300 linia strzału. Jest. Sektoidów dawno nie widziałem. I tutaj czekasz. Okej. Pinia. No cóż, lewa flanka. Małymi kroczkami do przodu. Atena. Tu jest dużo skałek. Praktycznie za każdą z nich może się czaić obcy. Venomous będziesz tutaj wspierał. Okej. I czekasz. Byłoby dobrze daleko tutaj wbić. Ale niestety to jest... Oj, zmarnowany. To może... Nie no, tylko tutaj. Nie mogę powiedzieć, że mam duży wybór. Cóż, Pinio, spróbuj powiększyć naszą wiedzę na temat terenu. Okej, tu czekasz. Fal. Ty możesz tutaj wbić i rozejrzeć się. Spokój. I kampisz. Orzeszek. Larwa. Czyli trzecia już rasa. Teraz te nowe pancerzyki są dużo bardziej odporne na działanie chemii, czyli na ataki larw, niż te, które do tej pory posiadałem. Co oczywiście nie znaczy, że moi żołnierze przez to stali się nieśmiertelni, ale na pewno taki larwie będzie dużo trudniej. Świetnie. Gabriel. Tutaj wesprzesz naszego żołnierza. Atena.
prawie że na niego wpadłaś. Zabigada. Świetnie. Dobrze, że to on pierwszy nie strzelił. A miał szansę po temu. Gdyby miał wysoki refleks. Venoms. Rozpoznajmy. Pusto. Może byłoby warto jednak wrócić, bo jest zbyt niebezpiecznie, a tu jednak mam więcej żołnierzy, którzy mogą zapewnić osłonę. Fajnie. To jest twoja szansa. Wow. Jesteśmy wszyscy pod wrażeniem. I ukryj się. Orzeszek. Tu już blisko powinien być statek obcych. Tu już raczej nie spodziewam się jakichś niespodzianek. W końcu to już jest koniec mapy. Gabriel. Jest. Zdejmij go. Tu jeszcze jest parę miejsc, w których no, nie możemy się zbyt pewnie czuć. Natomiast Venomous niedawno reaktywował własny kanał, który skasowali mu jacyś obcy. Jak sami widzicie, musimy z obcymi walczyć, bo oni są do wszystkiego zdolni. Dlatego nie ustępujemy, tylko cały czas zmagamy się z nimi. O! Jakiś amator broni plazmowej. Nie ma go? No to będzie problem. Liczyłem na to, że nasze rozpoznanie go znajdzie. Można zaryzykować jeszcze jeden skok, ale to może być bardzo niebezpieczne. O właśnie, o tym myślałem, że bardzo niebezpieczne. Na szczęście nie mają zbyt mocnej broni.
że ich tu jest trzech. Aha, w powietrzu. Flaterek. Dobrze, no to chłopaki, to jest kolacja. Szwedzki stół, każdy bierze ile zdoła. Świetnie. Nie ma. No nikogo nie ma. To gdzie on jest? Może być za statkiem albo tu pomiędzy skałkami. Więcej widzi. Poza tym orzeszek spróbuje obejść statek. Ale też nikogo nie widzi. Ciekawa sprawa. Może pija. Jest. Lata w sobie i czas nam zajmuje. Ale pinia go zdejmie, prawda? Jest. Athena zabiła jednego. Gabriel czterech. Pinia jednego. Orzech jednego. Zawsze jednego. Alisteo jednego. No i Fal trzech. No to tym razem misja znowu się ona powiodła. Wow, Battle Cruiser. No nic, dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. Zapraszam do kolejnego.